Poszedł do prostytutki. Został wyruchany. Diwa miła, ale od razu komenda: połóż się i goni mnie z gumą. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy czytałem to po raz pierwszy, naprawdę wyobraziłem sobie, że ona dosłownie goniła go z gumą. I kolejny romantyk. Czy dziewczyna całuje się namiętnie w usta? Nie kurwa, beznamiętnie. Początkowo odcinek miał być o tym, jak prostytutki oszukują i manipulują swoimi klientami. I tym razem, zamiast do artykułów naukowych, postanowiłem sięgnąć do źródła. Wszedłem na forum erotyczne, gdzie klienci prostytutek dzielą się ze sobą swoimi przygodami. A to, co znalazłem, to jest kopalnia wiedzy, memów i porad życiowych jednocześnie. I nie będę owijał w bawełnę. Zapraszam więc do paru szpetnych historii. Na spotkaniu robiłem jej minetę i super się lizało. Były też cudowne pocałunki. Chciałem, żeby zrobiła mi loda bez prezerwatywy, ale niestety nie robi bez prezerwatywy, co jest jej największą wadą. Wspominałem już o tym przy pierwszym filmie. Często powracający temat pocałunków i minety. Nie żebym krytykował same preferencje, nic z tych rzeczy. Ale czy klienci prostytutek albo one same wiedzą cokolwiek na temat zdrowia seksualnego? Abstrahując już od tego, że gdyby to robiła, całowałbyś się z nią zaraz po tym, jak trzymała czyjegoś penisa w ustach. I nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, czy wy również, drodzy widzowie, że w tej sytuacji chodziło o coś więcej niż tylko o zaspokojenie seksualne. O jakiś głębszy, intymny brak spełnienia, bliskość, poczucie zaufania. Nie wiem, może głupoty gadam. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. A może gościa po prostu to jara, ponieważ później możemy przeczytać, że ja jestem zadowolony. I na pewno do niej wrócę kolejny raz. Ale nie za każdym razem będę do niej wracał, bo potrzebuję też takiej, co bierze penisa do buzi bez prezerwatywy. No, może akurat to lubi. Ale spokojnie, to była dopiero rozgrzewka. Następny komentarz dotyczy anonsu pary, kobiety i mężczyzny. Zaznaczę, że wypożyczyłem ciało samej Darii, a nie w komplecie z jej partnerem. Ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych osób, które uważają, że świadczą usługę seksualną, ale wcale nie sprzedają dostępu do swojego ciała. Nawet jeśli tak sobie wmawiacie, to bądźcie świadomi tego, że są osoby, które mają na ten temat nieco odmienne zdanie. Ale wracając, słuchajcie dalej tej relacji. Cipka nie w moim typie. Dziewczyna bardzo szczupła, więc trochę dyskomfort psychiczny, że ją rozerwę. Okazało się, że jest twardą sztuką. Ta skromność, ta samoświadomość siebie i otoczenia. Takich ludzi brakuje w społeczeństwie. I naprawdę, ze wszystkich rzeczy, do których mogłeś się doczepić, doczepiłeś się do kształtu jej narządów płciowych? Poważnie? Ciekawe, jakimi ty możesz się pochwalić kształtami, Adonisie. Na minus rozstępy na ciele. No tak, no bo wszystkie szczupłe kobiety mają ciała modelek albo gwiazd porno. Czego nie rozumiecie? I kolejny romantyk. Czy dziewczyna całuje się namiętnie w usta? Nie kurwa, beznamiętnie. Ach, i ten poziom języka. Zaczęła chwilę najeżdżą. Oczywiście w tym czasie całowanie w usta i tarmoszenie cyców. Pamiętam, jak mówiłem, że przy poprzedniej wizycie spotkałem się z naprawdę elokwentnymi wypowiedziami. I teraz zastanawiam się, gdzie się one podziały, bo naprawdę nie mam pojęcia. W sumie warto też zaznaczyć, że wcale nie musiałem długo szukać, by znaleźć te wszystkie posty, które tu dzisiaj przytaczam. Wszedłem tylko na dział Katowic i okolic i przeczytałem pierwsze 3-4 strony tematów, a tego jest więcej, o wiele więcej, więc jeśli chcielibyście kiedyś ciąg dalszy tej romantycznej przygody, to nie zapomnijcie zostawić kciuka w górze. I miejcie też na uwadze, że te posty, które tutaj dzisiaj przytaczam, nie odzwierciedlają w całości tego, kim jest ta cała społeczność szwagrów, jak sami siebie nazywają. To być może tylko jednostkowe, ekstremalne przypadki, ale myślę, że warto o nich pamiętać. Diwa miła, ale od razu komenda: połóż się i goni mnie z gumą. Nie wiem jak wy, ale ja kiedy czytałem to po raz pierwszy, naprawdę wyobraziłem sobie, że ona dosłownie goniła go z gumą. Mówię powoli, nie śpiesz się. A ona nie słucha i napierdala jak automat. I na koniec znowu ponapierdalała mi FSG, zdjąłem gumę i zlałem się na cyce. I to jest ten moment, w którym doświadczam dysonansu. Bo z jednej strony, jak to czytam, to zalatuję humorem niskich lotów. Osobiście ja taki humor bardzo lubię. Sympatia do Leslie Nielsena robi swoje. Ale potem myślę sobie, że to nie jest satyra, to nie jest komedia. To wydarzyło się naprawdę, ta sytuacja miała miejsce. Ten biedny człowiek może wciąż gdzieś tam jest i ktoś właśnie goni go z gumą. Ale dobra, przejdźmy teraz może do paru krzywych akcji. Dziewczyna przed otrzymaniem pieniędzy bardzo miła, aniołek. Po otrzymaniu okazuje się, że ma coś nie tak z głową. Miałem dość i poprosiłem o zwrot pieniędzy. Zaczęła straszyć Alfonsem. Dziewczyna to typowa jak większość na rynku. Zapłać, nic nie rób i spadaj. Jedziemy jakieś 300 metrów dalej do lasu. Panna zaczyna mi opowiadać jakieś dziwne historie, że ona nie ma za co żyć, musiała babci dziś węgiel zrzucać, aby dorobić, a w kamienicy ma zimno. Jak dostała 200 PLN, to już widać po twarzy, że zmienia oblicze. Twarz jak kamień z nietęgą miną. Zaczyna szarpać mi ptaka. Trochę się podniósł i zakłada gumę i zaczyna ssać flaka. Zdziwiona, że nie staje szybko. I jedna trochę przykra sytuacja. Autentycznie współczuję. Pani zakłada gumę, obraca się i wypina i całe podniecenie szlak trafił.
Od razu do nosa doszedł odór niedomytego tyłka. I to kolejna specjalna dedykacja. Dla wszystkich tych osób, które postrzegają seks przez pryzmat filmów porno, które są takie kolorowe i sterylne. A co do reszty, to wbrew pozorom tego typu sytuacje zdarzają się naprawdę często. Niektóre prostytutki są niczym objazdowy cyrk. Skaczą z miasta do miasta, tną paru frajerów na kasy i jadą dalej. Inne przyjmują klientów, biorą pieniądze, a potem robią wszystko, by jak najbardziej opóźnić odbycie stosunku, albo żeby nie odbyć go wcale. Zagadują, wymyślają, nie myją tyłka. Wiecie, może po prostu nie mają ochoty na seks, albo klient się im nie spodobał. Bo zdarzają się przypadki, kiedy kobieta umawia się z klientem, a ten po dotarciu na miejsce nagle nie otrzymuje odpowiedzi i kontakt się urywa. Podejrzewam, że działa to w ten sposób, że prostytutka po prostu ma dobry punkt obserwacyjny. Widzi, kto przyjechał, jeżeli klient naprawdę się jej nie spodoba, to po prostu urywa kontakt. Albo jedynym celem takich osób jest marnowanie czasu komuś innemu. Pierwszy telefon nie odbiera. 5 minut później oddzwania. Czekam. Minęło 5 minut. Czekam. Minęło 10. Czekam. 15. 20. Reakcja po kolejnych 5, czy jestem tu nadal. Nie było mnie. A szczyt kuriozum dopiero nadciąga. Spójrzcie na tą śmietankę inteligencji, która decyduje się wypróbować temat, mimo że jest on opisany jako ewidentne oszustwo. Ta oszustka pojawia się co jakiś czas w Tarnowie, i tam też się z nią umówiłem, gdzieś pod koniec czerwca. Ostatnio ktoś pisał, że wszedł do Divy, a ta strasząc go telefonem i paralizatorem, zabrała mu kasę 200 zł. Zdjęcia piękne, ale nie jej. Przyjmuje z wredną z charakteru blondynką, z którą oferuje trójkąt za dodatkową stówę. Teraz w Opolu. Minął rok. Sposób działania taki sam. Dokładnie taki sam. Nic się nie zmieniło. Niestety muszę potwierdzić, że panie w tym lokalu to tragedia. Moim zdaniem omijać szerokim łukiem. Mogę się dołączyć do powyższego postu. I ja mogę potwierdzić. Gdzie wy macie mózgi? Czego wyście się spodziewali? Czy wy naprawdę uważacie się za takich wyjątkowych w oczach tych kobiet? Zagadka. Czy szczyt głupoty i szczyt narcyzmu czymś się różnią w tej sytuacji? I my się dziwimy, że jakiś dziadek albo babcia dają się oszukiwać metodą na wnuczka albo policjanta? Przecież ci ludzie sami się o to proszą, by ich oszukano. Poszedł do prostytutki. Został wyruchany. Nie pamiętam, czy wspominałem w którymś z poprzednich odcinków, że dla zapewnienia sobie większego poczucia bezpieczeństwa niektóre prostytutki wynajmują lokal wspólnie z innymi dziewczynami i prowadzą tam razem biznes. Z jednej strony to dość rozsądna opcja. Dla nich, nie dla klientów. Pracują tam oprócz bohaterki postu trzy inne kobiety, a więc są we czwórkę. Dodatkowo słychać innych szwagrów i inne pokoje. Wychodząc z łazienki, można się z kimś spotkać. Co za niezręczna sytuacja. I na koniec coś specjalnego. W pewnym momencie, jak byłem w łazience, to usłyszałem, jak panna się kłóciła z klientem, że przez nią złapał jakiegoś syfa. Gdy to usłyszałem, to udałem, że dostałem pilny telefon i uciekłem. Tak, to jest ta oczyszczająca chwila, ten moment osiągnięcia pełnej, niezmąconej niczym świadomości. To na pewno było bardzo pouczające. Ale spokojnie, on pewnie poszedł już do innej dziewczyny. I ja po tym wszystkim sam już nie wiem, czy chodzenie do prostytutek traktować jako hobby, sport ekstremalny albo jakieś zapędy kolekcjonerskie, bo często da się tam natrafić na komentarze dokładnie tych samych ludzi. Otwórzcie jeszcze oficjalny klub szwagra. Dla każdego nowego członka, hehe, badania weneryczne 50% gratis, plus kurs ABC zdrowia seksualnego. Ty, ale to w sumie wcale nie byłby taki zły pomysł. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy czuję się tak, jakbym pozostał bez komentarza, bo nie wiem, co tu jeszcze dodać. Może kilka porad dla osób, które w przyszłości zamierzają skorzystać z usług prostytutek. Albo jednej, dobra, prostytutki. Pamiętajcie, jeśli znajdziecie jakieś ogłoszenie, to wejdźcie wpierw na to forum, na pewno je znajdziecie, jeżeli dobrze poszukacie, i sprawdźcie, czy dziewczyna ma tam założoną tak zwaną kartotekę. To znacząco zmniejszy ryzyko wpadki albo innego niebezpieczeństwa. Bo klienci wbrew pozorom często wspominają o bardzo ważnych rzeczach, na przykład takich, że dziewczyna oferuje seks bez zabezpieczenia. A jak wiecie z poprzednich odcinków, niektórzy klienci bardzo chętnie się na to godzą. I nie zapominajcie, że ze względu na specyfikę tego zawodu, doświadczenia innych klientów będą się różniły od tych, jakich doświadczycie wy. Bo spotkanie z prostytutką wciąż jednak polega na interakcji dwóch różnych osób, które zazwyczaj się ze sobą nie znają. I to może zabrzmieć dziwnie, ale każdy taki kontakt jest w jakiś sposób wyjątkowy i indywidualny. Bo zależy od naprawdę wielu czynników. Nie zapominajcie o tym i o zdrowiu również. Pamiętajcie też o kciukach, subach, komentarzach, a tymczasem ja się z wami żegnam, dziękuję za uwagę, cześć!